Cześć! W tym filmie poznacie kilka technik rysowania kredkami. Wykorzystamy je później do narysowania portretu lisa w ramce z liści. Zapraszam! Pierwszą techniką, którą poznamy, jest kreskowanie. Stawiam kreski obok siebie, a gdy postawię je gęściej, wyjdzie nam plama właśnie z taką fakturą kresek. Następną techniką jest kratkowanie. Robię kratkę z kresek. Teraz będę rysować kółeczkami. Na pewno znacie taką technikę, bo możliwe, że tak kolorowaliście kolorowanki. Teraz zobaczcie, jak to, z jaką siłą przyciskamy kredkę, wpływa na intensywność koloru. Jeśli przyciskam kredkę bardzo lekko, kolor jest jasny, a jeśli bardzo mocno, jest ciemny i intensywny. Można tą siłę nacisku stopniować. Rysując kredkami, również można mieszać kolory. Wystarczy nałożyć je na siebie. W ten sposób, nakładając czerwony na niebieski, wychodzi fioletowy. W ten sposób zadziała również ze wszystkimi innymi kolorami. Aby uzyskać intensywny kolor, możemy także rysować warstwami. Każdą warstwę nakładam w innym kierunku. Dzięki temu plama wychodzi gładka. Najlepszy efekt daje zastosowanie tych wszystkich technik w jednym rysunku. Teraz przechodzę do wykonania rysunku. Przygotowałam ołówek HB i gumkę oraz takie zdjęcie lisa znalezione w internecie. Zaczynam od szkicu. Nie nakładam tego szkicu bardzo mocno, żeby nie wychodził spod kredek. Później jeszcze delikatnie przetrę go gumką, żeby był jeszcze bardziej delikatny. I teraz zaznaczam czarną kredką wszystkie te rzeczy, które mają być czarne. Robię to mocno przyciskając kredkę, żeby ten czarny wyszedł właśnie taki intensywny. Teraz pomarańczową kredką rysuję futerko lisa. Futerko najlepiej narysować techniką kreskowania. Dodam teraz trochę innych kolorów, aby ten nasz lisek był bardziej kolorowy. Brązową i granatową kredką wykonam cieniowanie. Teraz nakładam kolejne warstwy czarnego i pomarańczowego, aby wzmocnić kolory. Portret lisa jest już gotowy. Teraz przechodzimy do ramki z liści. Ramkę z liści będziemy wykonywać w technice frotażu. Jest to technika odbijania w
faktur pierwszy raz zastosowana 100 lat temu przez niemieckiego malarza Maxa Ernsta. Jest to bardzo prosta technika. Wystarczy włożyć nasz przedmiot pod spód kredki i odbić go za pomocą kredki. Wychodzą nam tu pięknie wszystkie faktury, a liście wyglądają jak prawdziwe. Nie jest to nic trudnego. Myślę, że wiele z Was odbijało już za pomocą tej techniki, na przykład monety. Pomyślcie, jakie jeszcze przedmioty można wykorzystać do frotażu. Do odbijania liści używam jesiennych kolorów. Jestem pewna, że potraficie je już nazwać. Tak, jest to ciepła gama barwna. Czy przychodzą Wam na myśl inne leśne zwierzęta, które można narysować w takiej ramce z liści? A może wpadliście już na pomysł, jakie przedmioty można jeszcze odbić? Jeśli tak, to łapcie szybko za kredki, a swoje piękne prace przyślijcie na adres mailowy dekażabiewola@gmail.com. Do zobaczenia!